Siemanko, siemanko, z tej strony Orz. Dzisiejszy odcinek zaczynamy troszkę inaczej, ponieważ dzisiejszy odcinek cały nagrywam z ręki, a za chwilę dowiecie się dlaczego, ale na początek 424 level. I tutaj niby 301M, do tego jeszcze tutaj 2M, no to było w sumie 304M do levela, ale dobra, nie o tym teraz, za chwilę widzimy się w dalszej części odcinka. Tak jak wam mówiłem, to dopiero wstęp do tego odcinka, ponieważ dzisiaj jadę wreszcie do siedziby Garmory, co prawda w szmie sanitarnym, ale tutaj niestety Orz musi zostać. Tak wiem, tęskniliście za nim, jeszcze sobie pojeździmy w tym roku, ale jest za zimno, więc tutaj Orz sobie odpoczywa, a my lecimy dzisiaj Audi. No tak, żeby nie było, jakaś przebitka do filmu musi być, także Katowice. O! Tak, też śpiewam czasami, oczywiście nie ogarniam po angielsku, ale za to bardzo dobrze umiem po polsku. Skręcamy na Katow. Tak, nawigacja pokazuje jeszcze 19 km prosto, więc wychodzi na to, że Garmory jest 6 km od autostrady. A odpowiadając na pytania, które się pewnie powiem, po co jadę do Garmory? No powiem wam, że przede wszystkim, żeby wpłynąć jakoś realnie na rozwój gry, ponieważ mam tutaj fajne pomysły. Mam te pomysły, które przygotowaliśmy również z starymi orłami, które można wprowadzić do gry. No, konsultowałem je przede wszystkim z silnym, który ma o tej grze większe pojęcie niż ja, ponieważ jakby nie było, on siedzi dłużej, gra więcej i jest na bieżąco. Drugim elementem, nie mogę wam go jeszcze kręcić, zdradzę wam go później, ale zdradzę wam trzeci element. Trzecim elementem jest praca, która trwała przez ostatnie 9 miesięcy. Dokładnie jest to tatuaż na całym moim rękawie, który wchodzi aż na łopatkę całego, go wam nie pokażę, bo aż tak nie zamierzam się rozbierać, ale myślę, że tam fajne zdjęcie uda się zrobić. A dla osoby, która zgadnie, jaką lokalizację oraz jakie potworki przedstawia tatuaż na mojej ręce, będzie nagroda. Jaka nagroda? Tego jeszcze nie wiem, to zobaczymy, czy tutaj uda się zdobyć jakieś fajne gifty od Garmory. Pamiętam, jak dostałem od nich kiedyś paczkę i tam była taka podkładka pod klawiaturę, pod myszkę, tak typowo przed monitor. Gdyby taka podkładka była, to myślę, że to by było fajny, byłaby to fajna nagroda. Więc teraz zależy od was, czy zgadniecie, jaki to potworek. No tutaj co dalej, dzisiaj rano wbiłem 424 level. Wczoraj Majka, Nobue, też wbiła 424 level. A między nami wcześniej było 80 milionów różnicy. Więc między 423 a 424 80M nas rozdzielało. Teraz rozdziela nas jeden dzień praktycznie. Więc jak dobrze pójdzie, to już jutro, czyli w czwartek wieczorem, bo jutro będę mogło zakładać, ale to dopiero wieczorkiem, wskoczy na to przejście. To by było już osiągnięcie, bo w tylu latach, no i tej nieszczęsnej przerwie, którą zrobiłem, przerwie, przez którą wypadłem z tego rankingu, no teraz walka o te dzienne błoga 70%, które tam udało się kupić za smocze łuski, to jednak naprawdę dużo pomogły. No i przede wszystkim też silny mi pomógł tutaj odnośnie taktyki, jak te błogosławieństwa zakładać. Pewnie w komentarzach pojawią się jeszcze pytania. Ile do setki? To tak, Ducati motor do setki ma około 3 sekund, może nawet 2,9. Powiem wam, że 120 na pierwszym biegu tam lecę. A jeżeli chodzi o Audi, tutaj to jest A8 i tutaj do setki około 4 sekund. No, nie pokażę wam tego, ponieważ samochodzę w autostradzie. Ale gdybyście tak bardzo chcieli, to mogę wyskoczyć na jakąś drogę, na której będę mógł spokojnie sobie wystartować. Oczywiście
stwarzać zagrożenia w ruchu lądowym. O, lądowym, tak się to nazywa. Tym bardziej, że szkoda mi stracić to wszystko, co tam zdobyłem z tych uprawnień lądowych, a jest ich. Więc co, widzimy się już pod siedzibą Garmo. A dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda wejście do siedziby, tak wygląda, to oczywiście dla tych, którzy nie mogą tutaj być, ale oczywiście chętnych zapraszam na dni otwarte, będzie, jak będą organizowane przez studio, także wbijam do środka. Więc wracając do konkursu z samochodu, paczka od Garmory jest przygotowana. Tylko musicie zgadnąć, co mam tutaj wydzierane. Cały rękaw, 9 miesięcy, wchodzi tam dalej. Jest to z margolem pewna lokalizacja, oczywiście na wyższy level, kto zgadnie, ten zgarnia pakę od margolem. Okej, szczegółów wam nie zdradzę, ale powiem wam tak, ostatni filmik pojawi się niebawem na moim kanale, który nagrywam na starym interfejsie. Będzie to właśnie Fast Q, 20 minut, a dla zwycięzcy konkursu, o, w tą stronę, o, to margolem tutaj mamy. Całą paczkę prezentów, między innymi czapkę, której nikt jeszcze nigdy nie widział, kubeczek z margonem i parę innych fajnych giftów. Więc kto pierwszy, wyśle poprawną odpowiedź do mnie na maila, który jest podany w opisie tego filmu. Nie w komentarzu, tylko na maila. Ten zgarnia, ponieważ będzie mi łatwiej ogarnąć, kto był pierwszy. Także... miłego popołudnia wam życzę, trzymajcie się, cześć!